Siemano wszystkim, z tej strony dziś kolejny odcinek z Kolobota. No i wczytuję ostatni zapis, żeby coś mi się kawałek poruszyła. No i dobra, jak skończyłem ostatnio. Tu mam jakiś robot odpalony. Chwila na baterii. Aha, zapewne. Tak, tu mamy śmieciarkę, tak jak pamiętam. Dobra. Co jedynie? No to trzeba pozostałe roboty wybudować, widzę. Jak ten stan, to go wykorzystam. Roboty. I nie wiem, czy przypadkiem jakiegoś budynku by nie wybudować jeszcze. Co możemy wybudować? Radarową. No co mam jeszcze? Na przykład można radar postawić. Ten się ostro kręci, widzę. Siedzieć na miejscu nie potrafi. No widzisz, tutaj. Jak się stanie ta stacja. Ja jeszcze potrzebuję baterii. No tutaj gdzieś się zablokowało coś. Oczywiście tam miejsca mu zbrakło do tego. Ech, te problemy. Gdzie jestem? Stop. Postaw. I teraz. Może sobie poradzić. Noś. Stacja radarowa, dobra. Tutaj. Zdaje się, że potrzebuję baterii. Dlatego od razu ją przywiozłem. Na koło. Co w ogóle nie wstawiam? Może nie potrzeba. Pomyliłem się. A czego ta stacja służy? No ona wykrywa nam przeciwników. Jak widać, nie ma żadnych na mapie. Dobra, co tu jeszcze? W sumie tu pokazuję wam, co jakieś jeszcze budynki są po prostu do zbudowania. To wszystko już mamy, zostało tylko zbuduję ogromnik. A ogromnik służy do ładowania baterii, ale to nie na tym pokrolacie akurat. Jest najlepszy przy planetach, na których paluje... są burze. Dobra, błyskawice, ściągnął błyskawice i ładuje baterię. Więc to też lepiej było zbudować po tamtej stronie, prawdę mówiąc. A i tu z baterią trzeba by zrobić porządek. No zaraz. To jest wymieniona. No już mi się to kończy. Dobra. No i jakąś tam kostkę sobie wezmę. No gdzie jeszcze niedaleko trzeba postawić. Może za górką jest trochę płaskiego terenu. Nie wiem dokładnie, ile ten budynek zajmuje miejsca. Wiem, że jest wysoki, ale czy szeroki? Tu nie wiem, można wstawić. Płasko jest bardzo. No, trochę zajmuje ten budynek. Wow, jak widać. Ta czasza powinna być prawdą większa niż ten spód, ale no, jakoś tam roboty też muszą chodzić. My tu stawiamy zwykłe ogniwo, które jest puste, żeby je naładować. Nie wiem, czy też działa to na roboty. Mam sprawdzić w książce. No tu mam zasięg, jaki mam. W każdym razie też osłania nam bazę, żeby jej nie zniszczyła, przepraszam. No. Wymagania, płaski teren, wynoszenie, wyładowania, coś działania, jedna sekunda. Power Capitoli. No i tu ma stacja gruntowa, spełnia rolę przewodnika, ładunków jak i przetwornika energii.
50 metrów, tylko. I robot i ogniwa umieszczone pod nim, oczywiście, z wyjątkiem atomowych ogniw, no to raczej wiadomo. Atomowego się nie da naładować. Wiesz, gdzieś tam czytałem, że niektórzy przerabiają tak baterie te atomy, że można je ładować w końcu. Ale to takie tam modowanie to bardziej gry niż jakąś tam umiejętność, że. Bo też jakiś laboratorium pamiętam, że jest, ale to na pierwszej misji, a później już tego nie widziałem. Dobra, tutaj zaraz powinien się bateria jednemu skończyć. Ten, co świruje, powinien się dawno już wylądować. Gdzie on jest? Nie powinien stać, chłopie. Co ty tak cudujesz? Green flag. Zastopuję specjalnie, żeby sprawdzić, o co chodzi. No i tu pewnie go po kolei niech leci. To sprawdzanie energii, tarczy. No i wchodzimy do innego programu. Sprawdza, czy nie jest pewny, czy nie ma nic w ramieniu. A, czy to jest low at null. Też jest fajna sprawa. Właśnie tutaj można było to znaleźć tutaj. Szuka zielonej flagi. Jeśli jest jej nie ma, to nie może błędu wywalić. Sobie. Tak, sprawdza, czy nie jest za blisko. Też nie wiem, po co ta kredencja jest dodawana. Flag position. No i szuka najpierw baterii nuklearnej. Jeśli nie ma, to wchodzi dalej. Potem zwykłej baterii. Jeśli nie ma, no to tytanu. Tytanu też nie ma. I przechodzi dalej. Czeka 2 sekundy. Jeśli nie jest. No i potem wywala go. Znowu go wywala. Znowu go wywala. Jeśli. Bateria równa się nulu. Zaraz. Bad position. A, no tutaj. Bad. Jeśli wszystko się równa nulu, to go to position. Tu coś jest niedokończone, widzę. Albo coś było źle wpisane. I jakoś tak dziwnie to wygląda dla mnie. Radar. Coś zniknęło od tej kawałek, bo tak nie powinno to wyglądać raczej. Wala go z ostatniego. Ostatnim jest ten, tak, dobrze. Jeśli bateria równa się tam. Jeśli jest równa nic, to będą wywalać to, jak dla mnie. To tu ma być if, a tu ma być else. Domo nie trzeba już dawać w tym przypadku warunku czy else, bo chodzi o przeciwieństwo. Jeśli coś ma, no to ma to złapać. Teraz to powinno zadziałać raczej. Sprawdźmy błędy. Brat. A, dobra, nie wiem o co chodziło, bo to jest dual. Cofnij.
Tak, jest nieźle porypane. Jak dla mnie. To powinno być wywalone wyżej, co najwyżej. Tak. O. A to może być właśnie już tak, jak to było. Jeszcze nie zapisy. Sprawdźmy błędy. Odpalmy już. I on stoi. Na czekanie, dobrze. Tak powinno być właśnie. Tak mam wszystkie programy, które mam zrobione. On sobie dochodzi do momentu, w którym właśnie czeka, bo nic nie znalazł. I to powtarza w nieskończoność, tak prawdę mówiąc. Wala, wala. Jeśli znowu nie jest równe, no to powtarza. No i dopóki nie znajdzie jakiegoś elementu przed sobą, to będzie tak stało. Na tym polega program. Nie tylko ten, bo i też ten do sprawdzania, czy nie ma jakichś robaków. Masz postawić i zaraz po nim właśnie go złapać. No i po nim później tu wrócić. Teraz się przekonamy oczywiście. Zbieranie tam, ty lecisz tam. Fajnie zobaczyć, czy tamten żyje. Nie wiem. Ten do ładowania jest dobrze. No ostatnio, bo to roboty buduje. No i chyba to będzie na tyle. Już z całą tą przeprowadzką. Tam trzeba będzie baterię wyciągnąć z tamtego, żeby wsadzić do wieży. I sprawdzić, czy to działa ten program do wymiany baterii. Latający. Tu jest sporo nieużywanych. No i co się poradzi? Pewnie coś wycuduje piego. Stary, zobaczmy, co będzie za chwilę. O, już to. O! Nie wcisnąłem stąd, dobra. Ja mam ogniwo sobie już zabrać. Panie też by było na przykład zabezpieczenie takie, żeby jak, nie wiem, jakimś cudem miał zajętą tą rękę, swój chwytak, żeby odłożył to, co ma aktualnie za sobą i zabrał to, co jest przed nim, no i zawiózł to miejsce, gdzie normalnie zawozi i wrócił się. Aha, już postawił, super. No i zabrał to, co wcześniej przywiózł, a miał zajęte miejsce, żeby dalej przerabiał. Po prostu program się nie zawieszał mu, jak tamtemu. Myślałem, że się zawiesił. No, ale jedź. Przynajmniej teraz już nie jedzie jak pociąg. Tak normalnie brzmi ten pojazd. A ten baterię. Trochę powolny jestem. Jeszcze wolniejszy, jeszcze dobrze pamiętam, jest na gąsienicach. No wiadomo, na gąsienicach jeszcze wolniejsze są pojazdy. Od kołowy. Dobra, tutaj mam silnego wolnego. Co, mogę się cofać? Dobra. Na razie będziemy sobie budować za pomocą tego. Z kilka kostek zużyję na to. Szczęśliwy zapas jest. Coś. A pokażę wam tego chodzącego, jak on wygląda.
Od razu chodzący z organicznym, żeby już nie cudować. Więc on chyba potrzebuje właśnie. Nie wiem, czy on na baterię zwykle w ogóle jest. Więc trzeba zacząć od tego. Będę ten już się zbudował. Czeka na wolne miejsce. Proszę cię bardzo. Raz postawił w tamtym. A może i na zwykłym? Zaraz zobaczymy, bo nawet nie pamiętam już, jak to było. Czy on zadziała? To działa. On jest najwolniejszy, ale natomiast potrafi wszędzie wejść. Ale zaprezentuję wam, jak on strzela. Chyba z tej chwili będzie lepiej. I takie, nie wiem, powiedzmy. Bąbelki lecą. Identycznie atakują nas mrówki. Jeśli przechodzicie singla, to będziecie wiedzieć, o jakie mrówki chodzi dokładnie. Jak widać, potrafi wejść po pionowej ścianie. Bardzo jest dzięki temu przydatny, ale wiadomo, no, mapa jest ograniczona wysokościowo. Chyba. No, gdzie się nie da wejść. Oczywiście on też nie potrafi zatrzymać się w miejscu. Gdzie spadał. A stop. No i dobra. Damy program, żeby pojechał sobie na parking. Parkowanie. Proszę bardzo. Lecisz. A ten czeka na puste miejsce oczywiście. Nie startuj. Ale zaplątanie. A przejdzie? Przejdzie, poradzi sobie. Dobra, lecisz. Dobra, z temu. Patrzę tam na tą elektrownię za każdym razem, czy się tam nie buguję. Jakaś kwestia nam dali. No dobra, następne roboty, bo tutaj nie jest zbudowany, jeszcze wam chciałem też pokazać się. Ten znowu czeka. Masakra z tym jest. Ale już bateria mi się powoli wyczerpuje. Dobrze, właśnie bym potrzebował. Tą zużytą baterię wrzucę właśnie do wieży, żeby sprawdzić, czy działa program. Dobra, stój. Spas. Dobra. Teraz wam pokażę. Jest właśnie na gąsienicach. Przykaz jest bardzo ciężki, to jest jeszcze wolniej wieźli. No i przydałoby się, żebym daleko trochę pojechał nim. Bo nie wiem, czy budynków oni niszczy. Nie pamiętam już, jak to było dokładnie z tym. On służy do odwracania robaków, pająków, mrówek. Nie wiem, czego jeszcze na co odwrócić można jeszcze było. Pewnie. Na pewno tych wirusów na pewno się nie dało. Też nie próbowałem sobie bardzo. Dobra, chyba starczy już. Patrzmy, zasięg no dosyć duży ma, ale dobra, może nic się nie stanie. On się ładuje i potem przywala w glebę. Dzięki temu odwracam robaki. A nic się nie stało, widzę. Dobra, ciebie też na parkowanie rzucimy. Jak widać, dosyć sporo zużył tej energii przez to uderzenie. Tu jest parkowanie, otwórz i lecisz. Dobra. No, przepraszam. Chciałem mieć jakąś spację, to wciska, nie wiem po co. Żeby zaparkował. Zrozumiałem, to tam dostępne, miejsce zajęte. Więc
ciekawego. Dobra, co następne? Rotsiklinger. No da, analizujemy cię. Spójrz, nie pamiętam, jak on wyglądał nawet. On to dopiero tutaj dojechał. Zaparkował. Dobra. Jakoś bliżej zaparkował, nie wiem, się zdaje. Dosyć podobny jest. Wróćmy kamerę. Aha. Ciekawe tak wygląda. Coś podobnego jak było jeszcze z takim lemieszem, żeby wyrównać teren. Czego tego nie zrobili? Było fajnie. Z ciekawości, czeka co się stanie. Kamera to taka beznadziejna jest w sumie. Jedna i druga. Nie ma nic do utylizacji, to jest skrana. Trzeba by coś mieć. Ja nie mam nic tutaj takiego. Jakiś musiał być zardzewiały robot. Coś innego. Dobra, ty zaparkuj sobie. Maluszku. Wiemy następnego. Tak, wiem, blisko mamy te. Ten tytan lata mój głupi, ale jakoś mi się wydaje, że szybciej jest. Już jakbym brał tego ludka. Zaparkował. No i teraz starczy. Przepraszam. Zdążyłem jeszcze przed tamtym. Niedługo powinna mi się bateria skończyć. No, długo już lata. Na jednym cyklu. Już mało takie. Parking zapełniony. Znowu jakiś tu jest. Na gąsienicach. No i ten jest taki ciekawszy, bo można sobie wybrać odległość tarczy, którą tworzy. To jest robot osłaniacz, czy jakiś taki obronny. No i zobaczymy na tym 10. Ja nie wiem, czy można powiększać zarazem, jak się jest włączone. Zobaczmy, jak to wygląda. No dobra, nie mniejsze w tym wolniej się energia używa. To by się oddalić kamerę. O, dawaj, jeszcze. No trochę to jak króla skute z plazmą. Pamiętam, to się pewnie nazywało. Teraz patrzmy, co się powiększa. Powiększa się. Ale spora bańka jest. Oczywiście można też wyłączyć. Dobra, zaparkuj panie. W sumie na tym ja mu ustawię, żeby był włączony. Tylko po to, żeby właśnie bateria się zużywała. Żeby cały zadziałał ten robot, który ma wymieniać baterie. Parkowanie, lecisz. O, ten właśnie tutaj. No, co mówię sobie? Baterii, robot. Czegoś tu się wyłączył? Chciałem go niechcący wyłączyć? Tamten ostro widzę piłuje, chce przejechać, a nie potrafi. Za szeroki jest. Trochę inaczej chyba wygląda. Właśnie ma taką sięgnik. No tak, to konstrukcja bardzo podobna do pozostałych. Dobra. Przejdźmy następną trochę. Zaparkował już. Źle to wygląda tak. Kula, coś by się działo tam w środku. W sumie można by strzelić do tej osłony, ciekawe co by się stało. Bo tego to jeszcze nie sprawdzałem nigdy. Własnym robotem strzelić do tego. Tutaj robot stoi. I dobra, ostatni to jest nurek. A nurka tu już byłem budowałem, więc dam sobie z nim spokój. Zrobię drugi latający. Czy na gąsienicach? Przydoby. Zrobię na gąsienicach.
Mam dwa latające. Tego tu. Niech stoi, a ja potrzebuję tego, co strzela. Jakoś tak, żeby w miarę nikogo nie zabić. Sobie. Przelatują. To ciekawe. W sumie to nie wiem, czy on na każdy atak powinien reagować, czy nie. Nie wiem, jak to było. No, może to gdzie mnie skręca. Niby, że coś działa, ale to tak nie bardzo. Ja sobie sprawdzę info, a nie? Tarcza. Już mało energii mi zostało. W sumie tamten już powinien zareagować, przyznaję. Ale zobaczymy, co się stanie. Info. Tu mamy info. Robot na gąsienicach. Zaporowy. Próg ostrzygania 10 metrów do 25. Powoduje osłonę robotów i budynków. Użycie tego robota jest jedynie możliwość przedostania się przez wąskie przejście pomiędzy trującymi zielonymi grzybami. To tylko tam broni? Ale to bez sensu. Zwykłe ogniwo elektryczne pozwala na 20 sekundowe działanie osłony przy promieniu 25 metrów, czyli no naprawdę krótko. Włączamy, wyłączamy, już nie ma. Przy okazji przecież jeszcze jedziemy. Co jest zwykle... No właśnie, krótkim czasem, bardzo... A przy automowym? Ja mam napisane dokładnie przy atomowym, jest. Dobra. Gdzie jest? Ten, ale ja go zamienię sobie. O, tamten będzie od tego. Właśnie to zbudowałem na gąsienicach. To zaraz lutnę jeszcze raz, co to za program jest. Wymiana Batrop UB. A już padł tamten, dobra. Potrzebuję oczywiście nowy, bo tam standardowy się wciska od programów. Wymiana Batrop UB. Proszę bardzo. Jest. Brak liczby. What the fuck? No też był taki problem. Dobra, gdzie to jest, co za miejsce jest? Sprawdzanie tarczy. Tak? Nie, energii są. Naładowanie baterii. Co to jest za góra? F1. Czy to? A, dobra. W tym miejscu jest sprawdzanie. Wyżej mamy sprawdzanie wszystkich robotów, które nie potrafią sobie zmienić baterii. A w tym miejscu jest sprawdzane po raz kolejny. Ale to jest zrobione. Mamy po prostu sprawdzać, czy jakiś robot taki występuje. A tu dopiero jest sprawdzanie, czy poziom jego baterii jest niższy niż 0,2%. Ale o co się czepia? On szuka kolejnego. A może mu o to chodzić? Nie. Cel. Cel mamy? String. Nie, dokładnie co mi biega. Anuluj. Zobaczmy w tym.
A patrzcie, tu jest jakoś w ogóle inaczej napisane. Error na wejściu. Dobra, zobaczmy. Może nie to włączyłem, ale to raczej wątpię. No przecież to samo powinno być. A tutaj. Jakim czy to może być inny program? Znowu. What the fuck is this? Zapisz jako miana batrop UB. Przeczytałem. Miana batrop. Przez chwilę pomyślałem, że otworzyłem sobie może to od wieży, no ale nie. Drugi raz bym to samo stworzył. Wymiana pad trop open. A teraz? Zero błędów. No i lecisz, manie. Sprawdza każdy robota, no i mam, że już przeskoczył do tego robota, co ma wyczerpaną baterię. I tu mamy W równa się 0. I no i przejdziemy w wypadku z jednej, ale tu nie może wejść, to wchodzi to W0. A W0 jest weight 50. What the fuck? To jest na odwrót wpisane? Coś tu jest nawet wpisane chyba na wyniku. To chyba powinno być W0. A tam W1. W wypadku on wykrywa. Dalej nie działa. Bo takie utrudnienia same. Lecimy dalej, sprawdzamy. No i mamy super recykler. Mam przy recyklerze wyskakuje. Tu white. Aha, bo tam jest zajęte. Dobra, on to by pojechał. Tylko tam jest zajęte oczywiście przez tamtego. Nie łopa, zaraz. Który to jest ten? Zajął przecież miejsce tą baterią, dlatego nie chciał się ruszyć. Dobra, wszystko wyjaśnione. Lecisz. A tamten już powinien pojechać. No właśnie, jedzie. Jak przyjedzie, to ja tutaj wezmę sobie tym. Trochę zutylizować ten typ baterii. Za dużo ich tam jest. Dobra, wziął baterię. Widzę już. Nie wiem, czy bym się go zaznaczyła. No. Teren oczyszczamy. No, dare. Już nie mogę przesadzić, no bo mi tutaj potem braknie tych baterii. Dobra, ten jedzie do robota recyklera. What the fuck, coś jest pomylone w gramie? Ale zobaczmy zaraz, co zrobi. A dobra, no nie wszystkie programy tam były sprawdzane do końca. Ten wiem, że na pewno był pisany, ale nie był chyba sprawdzany na wszystkich. No był. Komu by się chciało wszystkie roboty budować i sprawdzać potem. Każdy widział, ile jest rodzajów robotów. Więc 100% ten program był niedawno nie był sprawdzony. To już ta śmieciarka ma super zrobione. Działa idealnie. No. Przyszedł śmieć, więc zabiera śmieć. Super.
Tak będąc za każdym razem. A ten powinien zaraz baterię sobie wymienić. Już prawie, że pikać mu powinna. Nie wiem dokładnie od kiedy pika. Trafiłem za drugim razem, czy mi się stawało? Zniknęły nagle wszystkie baterie. Ten zgłupiał, bo oczywiście nie ma baterii dla mnie do podniesienia. Zobaczmy, co ten kombinuje. Tak, no i to jest ciekawostka, się robi. No, wymienić baterię. To musi pojechać na żółtej. Akurat został przy baterii, no to. No mógłby ją wziąć, wiadomo o co chodzi. A teraz by tamten nie zapomniał. Teraz on poleci do. Ten jeszcze się też zawiesił. Ale już nieźle na tej nastawiał. Tam gdzie parkować. Gdzie się tamten podział? Prezentacja, jak działa automatyczna wymiana baterii. Oczywiście bym musiał przerwać na sam koniec program, żeby mi tej baterii nie wyrzucił na śmietnik, bo tamten już pewnie ją rozwalił. Na razie tylko wyłączę. Ten zastopuj i lecimy tam. To musi polecieć do wieży. No i oczywiście trzeba program wsadzić do robota, żeby sprawdzał tą wieżę. Do góry, do góry, do góry. Na chwilę tam bateria mu powinna starczyć jeszcze. Nie będzie strzelał. A to zbieranie. To już może być. A teraz tego. No może spróbuję go przerobić. Tak jak tamtą śmieciarkę. Tylko muszę znaleźć miejsce, które mogą sprawdzić sobie. Jejku, jejku, to jest naprawdę uproszczony ten program. Jest powtórka, żeby już niszczyć. To jest najbardziej ważne, żeby tu przerobić. I tak, on sobie sprawdza, że ma do flagi pojechać. Się zajęte to czeka. No i potem szuka baterii nuklearnej, zwykłej i tytanu. Jeśli bateria jest równa. Tak, to trzeba to zrobić na dual właśnie, tak jak tam było zrobione, bo to jest bardzo fajnie zrobione wtedy. To trzeba wyciąć, dać tu, a to musi być wycięte i wsadzone tu. Wtedy tu nic nie trzeba. O, właśnie tak powinno będzie wyglądał. No i jeśli nic nie znajdzie, no to musi czekać. Gdzie tu jest wait? Oczywiście nie będzie dwie wieści, no bo po co? Gdzie dwie? Letni. Postaw tu. No i dobra, będzie dobrze. Tak, to za dużo się pojawiło. A tutaj brak średnika na bardzo wierszy. No to średnik jest stawiony. Program sprawdzony, dobrze działa. No i odpalamy. Teraz będzie działać dobrze. No idzie na wolne miejsce, teraz znalazł baterię. Nie wiem po co się do tego wrócił. Pięknie zaparkował, co nie? Wszystko przez to, że tu nie jest płasko. Takie cuda robi. Więc trzeba mu dodać go to flag position. No i zanim to zrobi, to powinno być move właśnie, czyli to.
trzeba przenieść to, co było zabezpieczeniem w razie braku pustego miejsca. Zaraz to zapiszę. Odpal. Patrzmy, jak to wygląda teraz. No i czeka. No. Zastanawiam się, że mogę go odwrócić, ale lepiej nie odwracać, bo postawi robot jakąś baterię, to od razu będzie chciał lecieć tam, strzelić. Jeśli stanie zaraz obok niego, no to jeszcze go może rozwalić, więc lepiej, żeby stał plecami. To jest zabezpieczenie bardzo fajne. Więc tylko by zapisać już teraz. Utylizacja baty ZB. ZB. No, zapiszemy. Utylizacja TOR UBW UB. No, zapiszę jako ZB. Niech już będzie. Nie wiem, dlaczego tak jest. No. Nie będę poprawiał. Tamten jeszcze baterii nie wytworzył. W międzyczasie temu sprawdzę program. Oczywiście gra się pauzuje w tle. Jak siedzimy w programie, widać, że robot nie migają światła. Więc bateria się wraz nie wytworzy. Ja chciałem tylko sprawdzić, o co chodzi tutaj. Co się pomylone? Linijki są pomylone może. Shoulder. Też jest niezłe jaja, no bo jak on zrobił, że wygrywa ten, tak, wygrywa go, bo ten recykler jest przed shoulderem, czyli robot do recyklingu jest przed tą starczą, to za każdym razem będzie go chciał, będzie mu wymieniać baterię, mimo wszystko, że tu jest dobrze napisane. To było wszystko dobrze napisane, dlatego to nie zadziałało. Nie zadziałało. Zadziałało dla mnie, bo zapomniałem, jak to wygląda. A ja teraz muszę to zamienić wszystko. Tu było W0, tak? W0, tu W1. Żeby to nie było problemów później. No i tu właśnie się przydałoby coś typu dual. Nie, typu while. Jeśli jak już było wymienione. No nie wiem, jak to teraz zamienić, żeby to on sobie sprawdzał tego, a potem tego. Chciałbym to po prostu wyciąć, wsadzić tu. Ale wiem, no to nie powinno tak wyglądać. Ale po prostu nie wiem, jak mam to zamienić. Zamienić. No, przerobić ten program na taki sposób, żeby jeśli ten już ma pełną baterię, to następną sobie sprawdzał. Chyba, żeby. To też nie bardzo tak mi wyszło. No bo... Po prostu przekopiować to, co jest w S. To było wcześniej. Czyli tę całą frazę. Przekopiować ją tutaj wcześniej. Jeśli bo błąd nie wiem, co głupi właśnie robił. Sprawdźmy. Warto sprawdzić. Teraz to cofnę. Bo to wyglądało tak jak trzeba. On się tak będzie sprawdzał. No, przydałoby się to zabezpieczenie, czyli to error przy każdym. Tak, no, nie będę całości przerabiał, no bo po co teraz w tej chwili. Potrzebuję, żeby ominął ten jeden. Ale spędzi mnie. O, komary. Tylko wyjść na dwór, to gryzą komary. W0. No to jeśli jest więcej.
No to będzie właśnie item. Nie, W0. No, nie item. To już nie będzie potrzebne ten z itemem. W0. Tak. No już ja to myślę teraz. Sprawdźmy. To coś wywala. Ale mam skomplikowane z rewendy. Ale nie wiem dlaczego nie chcę iść dalej. Program. O co mu chodzi? No i mamy tak. Subera, recykler. Sprawdza, czy jest. No może jest. No i teraz mamy sprawę. Użytkownik wyszedł z twojego kanału. No to tylko test. Wala błąd na tym, że... głupieje. Może dlatego, że jest właśnie to EU Mode 0. Czy może być to przez to? Nie, dalej wywala. Nic ciekawe. Żal. Triple klika w myszce, to szybciej się klika. I dał super mul radar. Item. No i wywala błąd na tym itemie. Dlaczego on nie chce sprawdzić energii? No więc sprawdzę, jak długo jest nagranie już. Bo... dobra, skończymy na ten odcinek. Ja to zrobię sobie już bez was. I potem wam pokażę, jak to wygląda. No i mi się zdaje, że coś będzie, następny odcinek będzie już ostatnim z tej serii, więc wyczekujcie odcinka z niewiadomą grą. Na razie.